Polecamy się zrobić jedno. W końcu nie spotkaliśmy się dla przyjemności. I to będzie dobrym motem na początek tego filmu. Nie spotkaliśmy się tutaj dla przyjemności. Witam Was, docent polskiej mi browary. Jest godzina, słuchajcie, 10:30. Jesteśmy w browarze Bednary. Ze mną Łukasz ze Sketcha, Rafał oczywiście, cześć. Browar Bednary. Cześć. Jesteśmy tutaj mniej więcej od 9, może nawet trochę wcześniej. Mniej więcej jakoś tak. Więc na początek oczywiście... No ale dzisiaj. Ale dzisiaj oczywiście na początek dobre słowo dla gospodarza. Posilamy się na śniadanie American Weizen Potion No. 2. Goryczkowe, cytrusowe, naprawdę bardzo fajne piwo, ale w kotle, w garach jest... Jest nasze piwko, tak? Tak, jest nasze wspólne piwko, nasz wspólny pomysł. Ważymy właśnie dzisiaj piwo ze Sketchem. Opowiedz coś więcej. Piwko nazywać się będzie Kukwat Ale. Na cześć naszego głównego bohatera tej całej imprezy, czyli kungfatu, tak? To jest taki owoc cytrusowy. A skąd on pochodzi w ogóle? Z Tajlandii. To jest takie połączenie cytrusa, w zasadzie pomarańczy, z mandarynką, trochę z cytryną, czyli takie bardzo kwaskowate, ale przy okazji bardzo fajnie cytrusowo aromatyczne. Ono jest, dlatego zadaliśmy kungfata, bo stwierdziliśmy, że jak spotkaliśmy się z Rafałem, że jak pracowaliśmy nad wspólną recepturą, to stwierdziliśmy, że to nie może być po prostu kolejne piwo, tylko tak stwierdziliśmy, że połączymy jakieś siły, czyli tak piwowari, miksolog, czyli koktajle połączymy z piwem, tak? U nas takim szablonowym koktajlem w Sketchu jest kungfat sour, tak? Właśnie na bazie kungfatu, tak? I stąd ten pomysł. I stąd ten pomysł, tak. Ale czy koktajl kungfat sour rzeczywiście ma trochę sourera w smaku, że jest kwaśny? Jest słodko-kwaśny. Tak jak każdy sour, w klasycznym rozumieniu barmaństwa jest słodko-kwaśnym koktajlem, czyli ma przede wszystkim w swoim składniku sok cytryny i syrop cukrowy, tak? Tam zadajemy właśnie jeszcze jakby kungfata, który podkreśla tą cytrusowość. Do tego jeszcze podkreślamy to... O! Mamy no! Jest nasz bohater. I jeszcze nożyk. To go przekroimy i pokażemy. Przekroimy, tak. Tak wygląda, zobaczcie. Tak wygląda kungfacik. To jest nasz mały cytrus. Taki owoc. To jest ten nasz rozrabiaka, tak powiem. I on w tym sourze daje naprawdę niesamowitą moc. Ile tego mamy do piwa? 2 kg? 2 kg. Możliwe, że przy drugiej warce zwiększymy tę ilość. Wszystko zależy, czy zadowoli nas efekt już podczas przepompowywania brzeczki do tanku. O, czujecie ten zapach? Czy jeszcze nie czujecie? Ja już czuję. Już czuję. O! Jak to wygląda? Jest niesamowita moc. Mi się to w ogóle kojarzy ze skórką. Jest jakby zest zrobić, jakby tak. Zetrzeć skórkę gorzkiej pomarańczy. Dokładnie, jest intensywniejszy. O, super sprawa. Jest taki mały, a robi niesamowitą awarię. Awarię, dokładnie, mała awaria. Do tego jeszcze w tym naszym całym koktajlu jest jeszcze taki mały magiczny składnik, który odświeża nas, jakby robi taką ożywczość, to jest mięta. Tak, miętę dodamy przy już fermentacji cichej, czyli w zasadzie tak jak robimy chmielenie na zimno, w tym samym momencie dodamy miętę. Co do ilości, jeszcze zobaczymy jaki będzie aromat piwa już gotowego po fermentacji. I dopiero wtedy stwierdzimy, jaka ilość. No ale chcemy trochę tak od serca sypnąć. Słuchajcie, była kontrowersja odnośnie chmielenia. Rafał powiedział, że będzie chmielił nowozelandzką Waimeo. Jest tutaj ok, nie ma tutaj żadnych problemów. Natomiast powiedział, że jeszcze mozaik. I z mozaikiem jest taki kłopot, że te ostatnie wypusty mozaika to jest albo nafta, albo czosnek i cebula. I stwierdziliśmy, że Rafał, tego mozaika to nie dawaj. Po czym poszliśmy do lodówki, żeby sprawdzić tego mozaika, i się okazało, że i tak go nie ma. Więc spokojnie, mozaika nie będzie. Będą jakie chmiele? Będzie Waimea i będzie Peko, tak? Uzgodniliśmy. A Peko skąd jest? Jest z Anglii. Delikatny. Mamy Nową Zelandię, mamy Anglię, mamy nas, mamy kungfat z Tajlandii, mamy chodzi o to, żeby wyciągnąć właśnie te motywy i owocowe, i miętowe. Czy miętę z Cypru, czy generalnie po prostu projekt
Międzynarodowy. Międzynarodowy, dokładnie. Łączący jeszcze do tego bar koktajlowy. Słuchajcie, z tego co kojarzę, to jeszcze jutro ważycie kolejny raz, żeby tak, zapełnić tak, tam, bo to jest, Rafale, 5 hektarów. Tak, 5 hektarów, natomiast tanki są po 10 hektarów. Czyli trzeba dwa razy się użerać, żeby zrobić jeden tank piwa. Ale to właśnie nam pozwoli, to jest bardzo fajne przy tego typu piwach eksperymentalnych, bo możemy skorygować tą recepturę przynajmniej o ten owoc przy drugiej warce. Jeśli stwierdzimy, że jest go za mało dzisiaj, jutro go dodamy więcej. A jak to sprawdzisz, że jest go za mało? Spróbujemy brzeczki i to już nam już trochę nam zdradzi tego charakteru przyszłego piwa. No to nie będzie to samo, wiadomo. Brzeczka jest zawsze słodka. Tak, brzeczka jest zawsze słodka, ale będziemy już mogli wyczuć, ile tego smaku z owocu przeszło do brzeczki. Czyli potem można jeszcze w drugiej warce 4 kg dodać. Tak, zawsze możliwe, że tak się zdarza. Słuchajcie, kiedy premiera piwa? 6 lutego, połączona z urodzinami, drugimi urodzinami. Ale słuchajcie, to taki trochę się niepokoję, bo to jest taki sztywny termin, czyli nie mamy możliwości manewru, tak? To ma być 6, czyli Rafał musi wszystko zrobić, żeby to piwo było dobre na 6. Myślę, że to jest rzemiosło, to jak się przesunie termin o jeden dzień w tą czy tamtą. To się... Jaki to jest w ogóle dzień ten 6? To jest sobota. Także od razu już Was zapraszamy na sobotę 6 lutego na premierę Kumfateila, Sketch Bednary, Kooperacja. No i cóż. Co jeszcze, może coś powiedzieć o tym, że jakby przyszliśmy tutaj do browaru Bednary, nie tak na sucho do końca, jeżeli chodzi o ważenie, bo ten projekt jest trochę większy. Ten projekt jest trochę większy. Tak, jak każdy browar rzemieślniczy zaczynał w domu, ważąc piwo w systemie domowym, to tak samo podjęliśmy wyzwanie, że zanim przyszliśmy do browaru Bednary, sami zaczęliśmy ważyć składu. Pokaż te zdjęcia. Nie, słuchajcie, Łukasz tutaj nie jest żadnym człowiekiem, że menedżer knajpy zdecydował się na uważenie piwa w ogóle z nie wiadomo skąd. Pokazywał zdjęcia, ważyli w steczu za barem. Piwo. Piwo, no. Są... plastiki, 30-litrowe pojemniki. Uważaliście? Uważaliśmy dwa piwka. Pierwszy to był Stout, Origin Extra Stout, a drugie to była APA, ale wyszła bardziej Pale Ale niż APA. Nawet się poddali ocenie PSPD. Tak, poddali się ocenie PSPD. Powiedzieli, że jak na pierwsze piwo, to dobrze nam wyszło. To dobrze nam poszło, tak? I zaczęli opowiadać, że no, czasami nam inaczej wychodziło, jak robiliśmy pierwsze piwo, to czasami nam się wychodziło. I słuchajcie, to nie jest brukitu. To jest ważne, to nie jest brukitu, to było zacieranie. Tak, wszystko poszliśmy jakby na głęboką wodę, stwierdziliśmy, że mamy tyle doświadczenia w gastronomii, że jak się bawimy już za barem profesjonalnie, to jak mamy wziąć się za piwo, to też profesjonalnie, tak, żeby jedziemy... Ale naprawdę, bardzo mi się podoba ten motyw, że to nie jest tylko po prostu kooperacja wielokranu z rzemieślnikiem, tylko sami, prawda, tak, próbujecie tak, coś robić, jakby, i to jest ekstra sprawa. Staram się, jakby, jak już coś robimy, to staram się, żeby to wszystko przybrało prawdę tak zwaną, czyli prawdę. My robimy, to są nasze ręce, to są nasze uczucia, nasze emocje, nasze doświadczenie, nasza nowa wiedza i czegoś chcemy przy okazji nauczyć, tak? Uzyskać nową wiedzę, zrobić nowy projekt. To mamy się rozwijać, a nie stać w miejscu, tak? Bo to nam chodzi przede wszystkim. A przy okazji zacieśniać współpracę z browarem Bednary, z którym przynajmniej od początku układam bardzo dobrze współpracę i samo to wyszło, że tutaj będziemy robić piwko. No. Tak, poznaliśmy się na jednym z festiwali już jakiś czas temu. No i ta przyjaźń między nami się zawiązała, ten pomysł już w sumie na to piwo jakiś czas temu, bo tak dokładnie nawet nie pamiętam kiedy. Podejrzewam, że prawie rok się z tym zamiarem nosiliśmy. chyba tak właśnie. Ale wreszcie wyszło. Udało się. Wpadajcie 6 lutego do Sketcha, żeby sprawdzić efekt. Zapraszamy. Będzie się działo. Dobra. A jeszcze możemy powiedzieć, tak, że co? Będą kegi i będą butelki. Będzie też specjalnie zaprojektowana etykieta, tak, grafika ze Sketcha, tak, bardzo owocowa, soczysta. Taka nieszablonowa, jeżeli chyba takiej etykiety nigdzie nie widziałem. Tak, no, my skupiamy się teraz na piwie, będzie super dokładnie etykieta. Na szczęście od etykiety są graficy, niech oni się tym zajmą, my się skupiamy na treści. Dokładnie. Czuję cały czas ten zapach słodu, tej brzeczki. Brzeczka, piękna rzecz. Brzeczka jest brzeczka. Do tego ten cały czas ci. To będzie wszystko grało, Wiktor. No co panowie?
Musimy kończyć, bo zaraz zaczyna się filtracja. Tak, 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 bo piwo jest najważniejsze. Piwo jest najważniejsze. Marzniemy tutaj dlatego, bo piwo robi. Wasze na razie. Trzymajcie się. Cześć.